Jesteś osoba starsza? Jaka ma być długość trasy naszej obwodnicy? To jest właściwie takie obwodnica, ale właściwie tylko Starego Miasta. Długość trasy to 3,5 km około. Jaki jest koszt? Około 50 milionów złotych. A Misibus ile na tym może zyskać? Tego nie wiemy, ale na pewno może zyskać ratunek. Ratunek od tego, co widzimy, co się dzieje codziennie. Ratunek dla budynków, dla kamienic, dla zabytków. Ratunek dla ludzi, dla mieszkańców. Czy to dojdzie do tego, że będzie wreszcie koniec z korkami w naszym mieście? No i właśnie, to jest kolejna sprawa. Czyli wreszcie jakiś normalny, racjonalny ruch przez miasto. Tylko wtedy, kiedy pozbędziemy się tego ciężkiego transportu, kiedy pozbędziemy się tirów z miasta. Szanowni Państwo, obwodnica potrzebna jest przede wszystkim dla Was, dla samochodów, które przejeżdżają przez nasze miasto codziennie. Kilkanaście tysięcy samochodów przejeżdża przez Myśliwórz dzień w dzień. W każdy dzień tygodnia, najwięcej mniej więcej o tej porze. To rujnuje infrastrukturę naszego miasta. To rujnuje budynki wzdłuż głównej ulicy naszego miasta. To dla Was chcemy budowę obwodnicy. Dla Was właśnie tutaj chodzimy i blokujemy drogę, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Tutaj na tablicy jest wiele osób, które było w 2008 roku na debacie społecznej. Niektórzy z nich zostali posłami, jeden nawet został ministrem zdrowia, pan Arłukowicz, który się tutaj podpisywał i mówił, że pomoże w budowaniu wtedy obwodnicy. Jaki jest jego teraz zdanie, jeżeli była z nim na ten temat rozmowa? Była rozmowa telefoniczna i zapewniał o swoim poparciu i o tym, że jeśli będzie miał okazję, to będzie szeptał czy mówił na głos do odpowiedniego ucha. Ale to znacznie więcej oczekiwalibyśmy od kogoś, który wywodzi się z naszego regionu i zyskiwał od nas głosy. I mówię to zupełnie otwartym tekstem. Od pana Bartosza Rukowicza oczekujemy więcej. Czy będą dalej jakieś rozmowy z rządem, z ministrami na ten temat? Będzie jakoś pan przereagował? Tak, najbliższe spotkanie mam z panem marszałkiem Olgierdem Diablewiczem, który jest w tej chwili bardzo często w ministerstwie, albowiem negocjowany jest tak zwany kontrakt samorządowy, kontrakt terytorialny, więc to jest osoba, która w tej chwili jest blisko ministrów, blisko rządu, więc będę chciał wykorzystać jego postać do tego, aby jego słowami, w jego słowach pojawiały się kwestie związane z obwodnicą Myśliwórza. Dla Myśliwórza! Obwodnica! Dla Myśliwórza! Nie chciał żaden polityk przyjechać na dzisiejszą? Nie zapraszaliśmy żadnego polityka. Nie chcieliśmy, aby to było przedstawienie polityczne. Miał być gest, to miał być ruch nasz myśliborski bez polityków. Myślałem, że będzie, bo wtedy było może łatwiej, jakby kogoś zaprosić następnym razem, który będzie w maju. Kogo na przykład? Arłukowicza? Na przykład. Albo inny, przecież naszego okręgu jest dużo, jest posłów. Nieważne z jakiej relacji, czy to jest PiS, czy PO, czy SLD. Spotykam się z jedną i z drugą stroną, i z trzecią, i z panem senatorem Price'em, i z panem posłem Litwińskim. Jeden jest z tej strony, drugi jest z tamtej, nie patrzy na te szyldy. Wiem, że jeśli są z naszego regionu i mogą coś zrobić, korzystam z tego. A nasi radni, którzy są w tych opcji politycznych, jak się na to zaopatrują? Dzisiaj wszyscy pokazali, że grają w tej samej, w tej jednej drużynie, bo gramy do jednej bramki w przypadku obwodnicy dla Myśliwórza. Czyli Myśliwórz może na tym tylko i wyłącznie wygrać? Tak myślę. Często będą takie akcje? Mam nadzieję, że rzadko, bo mam nadzieję, że już po pierwszych akcjach uda się uzyskać efekt. A o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby bawić się w blokowanie, tylko żeby to blokowanie przyniosło efekt w postaci obwodnicy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jak robiliśmy podobne akcje w 2007, w 2008 roku, dało się przyspieszyć pracę nad planowaniem, wydawaniem decyzji dotyczących budowy i tak dalej, i tak dalej. Przestaliśmy dreptać, przestaliśmy blokować, no i niestety wszystko utkwiło w martwym punkcie.
Dlatego jesteśmy tutaj znowu, żeby znowu sprawy mogły ruszyć do przodu. A wszystko to dla was, drodzy kierowcy. Dziękujemy, że jesteście tu z nami i że stoicie tu z nami.